Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, że tak zwana sprzedaż bankowa, czyli power of sale, nie jest wcale taką dobrą okazją? Taka sprzedaż ma wiele obwarowań, a my tego typu kwestie chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc, skontaktuj się z nami. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skontaktuj się z naszą Credit Union, a otrzymasz nie tylko świetną ratę hipoteczną, ale i $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę. Kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Poszczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Pieniądze to wynalazek, który zmienił świat. Pozwalają kupić rzeczy i usługi, ale co najważniejsze, pozwalają robić plany na przyszłość. Przedstawiamy nasz nowy serwis Personal Financial Management. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę Polski Credit Union, a będziesz miał darmowy dostęp do wszystkich transakcji, które zrobiłeś. Nawet tych przeprowadzonych w innych instytucjach finansowych. Ale oczywiście to nie wszystko. Personal Financial Management pozwala Ci ustawić i kontrolować Twój budżet, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Życie nie stoi w miejscu. Twój budżet też nie powinien. Zobacz swoje wydatki w kategoriach, które mają sens dla Ciebie. Sprawdź, na co Ty wydajesz pieniądze. Spójrz globalnie na swoje finanse, a będziesz mógł podjąć lepsze decyzje. Po więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową lub jeden z naszych oddziałów. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu dokumentalnego państwa Elżbiety i Bogdana Gajewskich, prezentującego tym razem bardzo oryginalną twórczość mieszkającego w Ottawie Rafała Czopa. Niesłychanie pracochłonne projektowanie i wykonanie modeli kartonowych okrętów wojennych biorących udział w bitwach II wojny światowej. Nazywam się Rafał Czop, z wykształcenia jestem informatykiem. Przyjechałem do Kanady w 1999 roku. Moim hobby jest modelarstwo kartonowe. Moja przygoda z modelarstwem rozpoczęła się w Polsce w szkole podstawowej. Nie było dostępnych dobrych modeli plastikowych, za to była gazetka, która się nazywała Mały Modelarz. W ten sposób rozpocząłem robić swoje pierwsze modele. Jednym z pierwszych moich modeli jest przedstawiony tutaj model Schleswiga-Holsteina. Jest to model okrętu, który jest znany większości miłośników II wojny światowej, ponieważ przyjmuje się, że jego pierwsze salwy rozpoczęły II wojnę światową. Budowa tego modelu zajęła mi około 3 miesięcy, ponieważ musiałem się nauczyć, ponieważ był to mój powrót do modelarstwa, jak wykonywać pewne elementy. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że jest dużo elementów, które zrobiłbym inaczej, ponieważ będą wyglądały one o wiele lepiej. Na przykład relingi są obecnie wykonywane jako papierowo-laserowo wycięte relingi, które wyglądają o wiele delikatniej. Następnym modelem, który Państwo widzą, jest to model lotniskowca eskortowego, które zaczęły być budowane masowo podczas II wojny światowej. Alianci potrzebowali środków do ochrony konwojów przed okrętami podwodnymi,
W związku z tym zaczęto je budować na masową skalę. Gdzie one były budowane? Głównie w stoczniach amerykańskich. Ten akurat model, który jest tutaj pokazany, jest to model lotniskowca USS Gambier Bay. Ten lotniskowiec został zatopiony podczas II wojny światowej w bitwie na Pacyfiku. Sprawcą zatopienia tego lotniskowca jest pośrednio pancernik Yamato widoczny w tle. Podczas II wojny światowej była bitwa na Pacyfiku, w której Japończycy próbowali zatopić część okrętów amerykańskich. Zabawną sytuacją jest fakt, że pancernik Yamato używał do ostrzału lotniskowca eskortowego, który jest zrobiony z bardzo cienkiej blachy, pocisków przeciwpancernych, które przewiercały się przez okręt, wpadając po drugiej stronie do morza. Widoczny tutaj model USS Indianapolis może być kojarzony z filmem Szczęki. Zapewne wszyscy pamiętają kapitana Orki, który pochodził z załogi Indianapolis, która została w większości wypadków zjedzona przez rekiny po zatopieniu ich w drodze powrotnej z atolu, gdzie dostarczyli części bomby atomowej do zrzutu na Japonię. Następnym modelem jest model japońskiego pancernika hybrydy Ise. Po klęsce Pomidłej Japończycy wpadli na pomysł przerobienia części swoich pancerników na okręty mieszane, które byłyby i pancernikiem, i lotniskowcem. W wyniku tego ćwiczenia powstały im jednostki, które właściwie się nie nadawały do niczego, bo nie był to ani pancernik, ani lotniskowiec. Przedstawiany tutaj model Yamato jest największym pancernikiem, który został kiedykolwiek zbudowany w historii. Zainstalowano na nim 9 18-calowych dział. Artyleria lotnicza została dodawana fazowo, w miarę jak Japończycy zdawali sobie sprawę, że coraz większym zagrożeniem okrętów liniowych będzie nie następny okręt liniowy, tylko lotnictwo. Budowa tego modelu zajęła mi około 9 miesięcy ze względu na ogromną ilość artylerii przeciwlotniczej, która była na oryginalnym okręcie. Ciekawostką może być fakt, że Japończycy używali do wzmocnienia pokładu lotniczego betonu. W 1945 roku Yamato został wysłany w misję samobójczą pod Okinawę. Niestety w trakcie podróży dopadło go amerykańskie lotnictwo pokładowe i zatopiło. Grzyb powstały w wyniku wybuchu komór amunicyjnych był widoczny w Japonii z odległości kilkuset kilometrów. Wszystkie widoczne tutaj modele są wykonane w tej samej skali 1:200, która daje możliwość porównania okrętów, jak one by wyglądały, jeżeli by zostały umieszczone w rzeczywistości koło siebie. Tutaj jest przedstawiona flota, polska flota z września 1939 roku. Pierwszym z lewej modelem jest model ORP Orła, który sławił się ucieczką z Stalina i przedarciem się do Wielkiej Brytanii. Następny jest model Rysia i Żbika, które zostały internowane w Szwecji. Następnie model Wilka, który również przedarł się do Wielkiej Brytanii. Następnymi modelami w kolejności są Burza, Błyskawica, która jest w chwili obecnej jest okrętem muzeum w Gdyni, można zwiedzać. Następnie nasz Grom, który został zatopiony w Narwiku. Wicher, który został zatopiony na Helu razem z Gryfem. Kolejnym modelem jest model polskiego niszczyciela ORP Piorun, który wsławił się pojedynkiem artyleryjskim z Bismarckiem podczas ścigania i osaczenia go. I ostatnim modelem jest model niszczyciela Hyde'a. Jest to kanadyjski niszczyciel. Notabene również jest zachowany jako okręt muzeum i jest dostępny do zwiedzania. W chwili obecnej znajduje się w Hamilton, z tego co pamiętam. Do modelarstwa kartonowego wróciłem po długiej przerwie w 2008 roku. Zaraz po tym, jak zacząłem budować pierwsze modele, rozpocząłem również jazdę po różnych konkursach w Ontario
i dość często modele, które przywożę na konkursy, zdobywają uznanie widzów i publiczności, czego są tutaj załączone dowody. Medale, które są tutaj przedstawione, są z konkursów organizowanych w Ontario. Tutaj są AMRO, to jest Ottawa, Ottawa Scale Models, Ottawa, Montreal, Hamilton i Ajax. Po tym jak rozpocząłem swoją zabawę z modelarstwem kartonowym, ponownie udało mi się zdobyć 3 lata z rzędu Nagrodę Publiczności w konkursie modelarskim organizowanym w Muzeum Lotnictwa w Hamilton. Ta nagroda ma dla mnie specjalny sentyment, ponieważ jest to pierwsza nagroda, którą zdobyłem po powrocie do modelarstwa w Kanadzie. Podróżowanie z modelami kartonowymi jest bardzo kłopotliwe ze względu na materiał, z którego są zrobione, i dość często po przybyciu na miejsce trzeba wyciągnąć narzędzia i poprawić, co odpadło albo co się zniszczyło w transporcie. Więc staram się ograniczać numer modeli, liczbę modeli, którą zabieram ze sobą. Najwięcej 2-3 modele, więcej po prostu nie ma sensu. Oprócz modeli okrętów wojennych wykonuję również modele jednostek handlowych. Przedstawiony tutaj model jest modelem polskiego transatlantyka Stefan Batory, którego zapewne wielu z naszych rodaków będzie pamiętało, bo w ten sposób dostali się do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Railingi są wykonane z papieru, są to dodatkowe elementy, które można dodać w zestawie. Dodają one uroku i autentyczności modelom. Ostatnim modelem, który chciałem zaprezentować, jest model Titanica. Prawdopodobnie każdy pamięta, co się stało z oryginalnym Titanikiem. W związku z tym, że model jest wykonany z papieru, jeżeli położę go na wodę, prawdopodobnie spotka go ten sam los. Ten model wykonywałem około 6 miesięcy ze względu na dość dużą ilość detali, która jest widoczna na pokładach, i olinowanie. Kiedyś wykonywałem olinowanie z żyłki, takiej na ryby. Się okazało, że w zależności od pory roku olinowanie albo wisiało, albo było tak naprężone, jakby za chwilę miało pęknąć. Nylon nie jest dobry, wbrew pozorom się kurczy i rozpręża. Jeżeli chodzi o olinowanie, bardzo ważną sprawą jest wykonanie jej z elementów, która będzie kompensowała zmiany temperatury i wilgotności w Kanadzie. Ponieważ mamy ciepłe i chłodne sezony i mamy ciepłe i wilgotne sezony, jeżeli chodzi o mieszkanie. W związku z tym olinowanie jest wykonane ze specjalnej elastycznej linki, która zmienia swoje naprężenie ze zmianą temperatury i wilgotności. Hobby się robi w wolnym czasie, więc to może być czasami godzina w dzień roboczy. Czasami mam czas, żeby spędzić parę godzin w weekend, więc jak to się mówi po polsku, generalnie to jest do skoku.